Cześć, tu Ernest! Do gry wyszła trzecia aktualizacja zawartości. Ta aktualizacja wprowadziła na pole bitwy nową broń i uwaga, będzie wybuchowo. Zanim przejdziemy dalej, to nie zapomnijcie użyć mojego kodu w sklepie. Resetuje się on co 2 tygodnie i nawet ja sam zapominam wpisać kodu przed zakupami. Pamiętajcie też, że klasyczna łapka w górę też jest dużym wsparciem. Dzięki! Okej, w grze można znaleźć nowy przedmiot klasy złotej. Jest to nowy przedmiot rzucany, ale to nie jest granat. Po rzuceniu tego przedmiotu wypuści on kolorowy dym. Tam, gdzie w końcu wyląduje, zostanie zrzucony dosłownie deszcz rakiet. Około 120 metrów nad zaznaczonym miejscem będzie wystrzelonych w sumie 20 rakiet. Każda z rakiet zdaje graczom aż 75 punktów obrażeń, a strukturom 200. Co oznacza, że drewniane struktury będą padać na jedno uderzenie, ceglane na 2, a metalowe na 3. Takie naloty można trzymać w maksymalnie 2 sztukach w jednym slocie w ekwipunku i mam nadzieję, że trudno będzie ich znaleźć więcej. Ten przedmiot jest bardzo potężny i sieje ogromne zniszczenie. W rękach dobrego gracza może być bardzo skuteczny. A nie chcę już mówić o kilku naraz. Przy okazji, to jeśli macie jakiekolwiek pytania co do tej broni, mam tu na myśli oczywiście mity, to koniecznie napiszcie je w komentarzach. Jeśli znajdzie się coś ciekawego, to już jutro będzie następny odcinek serii Pogromców Mitów. A w zalewie zdobyczy jest kaczuszka. Zaraz, co? A kamienna para jest w szoku. I piesio też. Kamienny synek wdrapał się na górę, aby zebrać kwiatek, ale to było bardzo ryzykowne. Trzymajmy za niego kciuki. Poza tym, wczoraj na światło dzienne wyszła informacja o nowym, nadchodzącym pakiecie, który powstał przy współpracy Epic Games z PlayStation. W okolicach 26 lipca do sklepów wejdą konsole PS4 oraz różne akcesoria z pakietem Neoversa w zestawie. Pakiet Neoversa będzie zawierał tego to skina, plecak oraz 2000 V-dolców. Pakiet będzie do odebrania w formie kodu, a sam kod będzie można użyć tylko na PS4. W Polsce w zwykłych sklepach ten pakiet będzie do zakupienia na 3 różne sposoby. Do kupienia będzie konsola PS4 z tym pakietem. Drugą opcją będzie sam kontroler z tym właśnie zestawem. A trzecią opcją będą słuchawki bezprzewodowe z tym zestawem. Sam skin w tym zestawie bardzo mi się podoba. Jak już mówiłem, do sklepu ten zestaw w Polsce ma wejść w okolicach 26 lipca, ale w Australii i Nowej Zelandii ma on wejść już jutro, 10 lipca. Co oznacza, że od jutra prawdopodobnie w internecie do zakupienia pojawią się same kody. Pamiętajcie jednak, że ten pakiet będzie można odebrać tylko na konsoli PS4. Jak już tego skina odbierzecie na swoim koncie, to powinien on być dostępny na każdej platformie z wyjątkiem V-dolców. V-dolce z PS4 nie są dostępne na innych platformach. I to tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w pójście bojowym.